Kapitulum Ro. O rajskich stosunkach. A teraz dla równowagi rozważań zajmę się czymś, co jest bliższe mojej niematerialnej duszy, a mianowicie rajem. Achileś przyjemnych określeń, okrzyków czy wesjeń wiąże się z tym pojęciem. Wyrażenia takie jak czuję się jak w raju. Rajskie życie czy rajskie warunki są używane przede wszystkim przez tych, którym wcale do raju się nie spieszy, ale którzy widzieliby się w nim chętnie jeszcze podczas ich ziemskiej wędrówki. Bardzo chciałbym opisać życie w raju, ale wiem, iż to jest niemożliwe, ponieważ nikt stamtąd nie powrócił na ziemię, by opowiedzieć innym o swoim tam życiu. Że nikt nie powrócił i prawdopodobnie nigdy nie powróci, jest dla mnie zupełnie oczywiste. Jaki bowiem rajszczak, który w czasie swego życia na tym łez Padole tyrał jak potępiony, odmawiał sobie wszystkiego, byle tylko zasłużyć na przyjęcie do raju, porzuciłby go dobrowolnie. Jaki altruista, który ma tam dla siebie wszystkie rozrywki rajskie. Absolutny brak problemów, nawet rajskiego Alzheimera na rzeczy ziemskie, budząc się jakiegoś rajskiego ranka, nagle zdecydowałby się zabagnić na nowo w ziemskich kałożach, pełnych błota i wydzielających złe wydziewy. Albowiem trzeba pamiętać, iż każdy rajszczak nawet najmniejszy z najmniejszych, pomimo że wszyscy są tam sobie równi, na pewno niektórzy równi są bardziej równi niż inni. Ma warunki o niebo lepsze niż najbogatszy z nababów, których Ziemia kiedykolwiek nas siebie nosiła. Szukając odpowiedników dla lepszego zilustrowania takiej niemożliwości, mogę przytoczyć kilka przykładów wziętych z życia ziemskiego. Można znaleźć monarchę, który dobrowolnie abdykuje na rzecz jakiegoś maluczkiego z maluczkich wziętych pomiędzy swymi podwładnymi. Tyrana, który dorwawszy się do władzy, tylko marzy o zainstalowaniu demokracji dla swoich niewolników. Jakiegoś sekretarza partii komunistycznej. Który by świadomie i z własnej inicjatywy opuścił to politycznie władcze stanowisko? Jakiegoś oligarchę związanego z rosyjską mafią, który zagarnąwszy w ciągu trzech lat 15 miliardów dolarów, rozdałby je dobrowolnie licznym zastępom biednych. Oczywiście, że nie. I istnienie takich frajerów nowoczesna historia ludzkości nie zanotowała. Albowiem w warunkach ziemskich, super szef, znaczy władza, która następnie gwarantuje bogactwo, co z kolei prosto prowadzi do supremacji, a to na pewno jest ważniejsze, bo doczesne, bo namacalne, niż bardzo odległy jak kolorowa fotomorgana niebiański raj. Ziemianie. Proszę jak najszybciej zaakceptować tę bezlitosną prawdę za życia ziemskiego. Nigdy nie będzie można zaznajomić się z rajskimi warunkami przyniesionymi stamtąd przez naocznego świadka a więc nasza znajomość raju pozostaje taka jak jest zapisana w księgach co jest niewiele gdyż odpowiednie teksty są skąpe w opisie rajskich szczegółów jest to zupełnie zrozumiałe bo w tych dawnych i przychylnych dla tworzenia ksiąg czasach słownictwo dla opisania wspaniałości rajskich urządzeń i instalacji nie istniało a nawet gdyby one istniało to i tak nasi przedpotopowi przodkowie nic z takich nieziemskich opisów nie byliby w stanie pojąć. Tutaj, i tylko dla informacji tych, co z pamięcią są na bakier, przypomnę kilka rajskich szczegółów opisanych w księgach. Co do jednego nie można mieć cienia wątpliwości. Raj jest pełen aniołów. I to na wszystkich poziomach, a tych według oświeconych specjalistów jest co najmniej trzy. Na najwyższym poziomie zespoły serafinów, cherubinów i tronów są tak zaaferowane sprawami na szczycie, że o rzeczach ziemskich dowiadują się z oficjalnych biuletynów najwyższej niebiańskiej administracji. Drugi poziom zajmuje się głównie ustawodawstwem w sprawach cnoty i potęgi moralnej, dziedzin, które z kolei dzisiejszym Ziemianom znane są tylko z dawnych opisów i niekiedy z opowiadań ludzi starszych. Trzeci poziom jest dla nas bez wątpienia najbliższy, albowiem jego funkcjonariusze oddelegowani do spraw ludzkich byli i na pewno są w nieustannym z nami kontakcie. Tutaj najbardziej znanym jest oczywiście Gabriel. Rodzaj archidyplomaty, który w zależności od potrzeby obwieszczał jednym dobrą nowinę, drugim dyktował księgi, innym z kolei przekazywał je w formie gotowej do czytania. Z tej samej klasy można wymienić jeszcze Michała o dużych skłonnościach militarnych, który od czasu swojego pojedynku z Lucyferem szczyci się renomą szermierza nie do pokonania. W najniższej klasie trzeciego poziomu pracujący tam najliczniejszy zespół anielski jest tak zaabsorbowany sprawami ludzkimi, że czasami traci kontakt z najwyższą administracją, co jest same w sobie godne pożałowania. Mając bowiem dużą słabość dla swoich podopiecznych, aniołowie nie zawsze przywiązują wagę do dosłownego wcielania najwyższych zasad. Wymienię tu i tylko dla przykładu. Sprawę cudzołóstwa. Zakazana absolutnie w głównych przykazaniach, nie jest ona przestrzegana jak być powinna na poziomach roboczych. Albowiem często A.S., czyli anioł stróż, woli zamknąć oczy na to, co się dzieje obok, udając nagłą senność, niż przekonywać swego podopiecznego, że zamiast popełnić grzech główny, powinien dla czystości swego życiorysu poświęcić raczej ten czas na cytowanie odpowiednich wersetów wziętych z ksiąg. Trzeba przyznać, iż informacje przedstawione powyżej wynikają z dokumentów dawnych i mogą z tego powodu okazać się lekko nieaktualne. Tym niemniej, bolesna prawda jest jedna, aby poznać raj i, i co się tam dzieje, trzeba absolutnie przepłynąć rzekę, ale to niestety będzie oznaczać, że życie ziemskie po naszej jej stronie zakończyło się ostatecznie i na zawsze. Muzyka Thank you. Nie mogę zakończyć tej opowieści o rajskich stosunkach bez poruszenia ważnej kwestii, która moim zdaniem nie została wcale, ale to wcale potraktowana w zasługujący sposób przez główne teologie. Ten brak zdecydowanie jasnego stanowiska pozostawił ich adeptom trud znalezienia odpowiedzi na pytanie, które każdy sobie zadaje: a mianowicie, jakiego typu rodzajnik należy prawidłowo doczepić aniołowi? Czy jest to rodzajnik męski, czy też żeński. Wykluczam oczywiście rodzajniki nijakie i nie tylko dlatego, że po francusku one nie istnieją. Taka znajomość potrzebna jest każdemu adeptowi teologii, choćby po to, aby w razie potrzeby móc zwrócić się prawidłowo do swego anioła stróża. Nazwanie go bowiem panem, podczas kiedy w rzeczywistości byłaby to pani świadczyłoby na pewno o braku elementarnego szacunku i zasad dobrego wychowania, a to byłoby nie do zaakceptowania. Oczywiście rozprawa nie może dać odpowiedzi na to, czego wielcy teolodzy nie umieli dociec, uznając, Chyba bez entuzjazmu, tym samym swoje limity w zrozumieniu spraw nie z tej ziemi. Tym niemniej spróbuję przeanalizować pewne elementy, które być może pozwolą innym mieć własną opinię na ten uniwersalny temat. Jeśli przyjąć za punkt wyjścia, dlaczegożby nie, pewnik teologiczny, że Kreator stworzył wszechświat, to trzeba również przyjąć, że uczynił to w sposób doskonały. Dał mu nie tylko materialną formę. Na początku było słowo, ale również wyposażył go w prawa i zasady uniwersalne w skrócie PZTu, dzięki którym dalszy jego rozwój mógł się odbywać w sposób zharmonijny, i jasność zastąpiła ciemności. Ale o ile stworzyć coś jest stosunkowo proste, oczywiście dla mających taką władzę, o tyle sprawić, a żeby to stworzone funkcjonowało bezbłędnie i zgodnie z regulaminem PZTU jest już zupełnie inną parą kaloszy. Tutaj kreator musiał mieć odpowiedniej ilości oddanych mu anielskich pomocników, których zadaniem było nadzorowanie funkcjonowania tego nowo stworzonego rodzaju kosmicznego bazaru. Niewątpliwie więc takie zorganizowane zastępy musiały istnieć już przed Big Bangiem, gdyż inaczej cała historia wszechświata skończyłaby się fiaskiem, czyli jak mówią anglofoni, big crunchem. Ale najlepszym dowodem, że administracja niebiańska działa sprawnie, hm. Z wyjątkiem nieudanej próby zagarnięcia władzy na szczycie przez przewrotnego pana Lucyfera, oczywiście, jest, że stworzony wszechświat kręci się bezbłędnie, niczym precyzyjny, dobrze naoliwiony szwajcarski zegarek. Ale od czasu ostatniej, choć niedawnej, kreacji, która wyposażyła naszych protoplastów w niematerialne dusze, sprawy się lekko skomplikowały. Albowiem. Po niezupełnie dobrowolnym opuszczeniu rajskich ogrodów należało dać nieostrożnej parze jakąś szansę odkupienia się i powrotu do tej wygodnej nad wyraz bazy życia. Taka była więc przyczyna utworzenia nowej funkcji anioła stróża, którego zadaniem było właśnie pouczać i kierować naszych pierwotniaków podczas ich ziemskiej migracji. Wzięte z istniejących zastępów anielskich i odesłane do służby naziemskiej, anioły stróże pracowały jako pętani, przepraszam, aby ich podopieczni mogli się znaleźć na nowo w raju i tam już zasłużenie leniuchować sobie dalej w rajskich puchach. Humanitarnie rzecz biorąc, idea była doskonała, ale w miarę jak mnożenie się na ziemi ich następców przybrało wymiary ciągu o wykładniku potęgowym, pojawił się problem ze znalezieniem coraz większej liczby aniołów stróży. Ci bowiem byli niezbędni do ciągłego bezbłędnego naprowadzania na drogę cnoty niezliczonych rzecz grzeszników. Oddelegowanie z istniejących kadr niebiańskich kolejnych zastępów anielskich dla obsługi ziemskich służb było zupełnie niemożliwe. Groziło bowiem zatarciem się całego wszechświatowego systemu zarządzania. Podobnie jak brak naoliwienia w odpowiednim momencie wyżej wymienionego zegarka spowoduje, że zatrzyma się on nieuchronnie, pomimo doskonałej jakości jego stworzenia. I tu przechodzimy do sedna sprawy. W jaki sposób mogły zostać zwiększone zastępy aniołów za ziemskiej służby, biorąc pod uwagę, że Kreator powierzył uduchowionym śmiertelnikom wyłączność nowych kreacji na Ziemi? Jednym z możliwych sposobów było wprowadzenie rozmnażania aniołów na sposób ziemski. Lecz aby rozpatrzyć taką możliwość, należy najpierw określić, jak to jest naprawdę z od dawna słynnym problemem rodzajników anielskich. Przyjęcie hipotezy, że wszyscy aniołowi są wyposażeni tylko w rodzajniki męskie bądź w rodzajniki żeńskie, jest nie do obrony. Bowiem natura, która nas otacza, jest w 99-99% dwurodzajnikowa, z pewnością otrzymała ona ten przykład do naśladowania z góry, czyli stamtąd, gdzie stacjonują aniołowie. Konieczność istnienia dwurodzajnikowych aniołów wynika również z potrzeby zapewnienia pełnej gamy głosów w anielskich zespołach śpiewaczych w skrócie AZS-u. Dzięki czemu ich rajskie koncerty, zawsze a cappella są w brzmieniu tak doskonałe, chociaż w pewnych teologiach. W świetle tego, co powyżej należy przyjąć jako pewnik, że wszyscy aniołowie są wyposażeni bądź w rodzajnik męski, bądź w rodzajnik żeński w proporcjach na Ziemi 50 na 50. Jednakże mimo tego takiego korzystnego wyposażenia rozmnażanie się aniołów stróżów na sposób ziemski nie zostało przyjęte do realizacji z przyczyn, które wymienię poniżej. Najpierw wymagałoby to sformalizowania w raju małżeństw między aniołami, co byłoby z pewnością rodzajem rewolucji kulturalnej w tej absolutnie cnotliwie wiążącej się krainie. Tym bardziej, że pamiętając, jak się skończyło figlowanie w ogrodach pierwszej uduchowionej pari, ustanowienie Rajskiej Agencji Małżeństw w skrócie Rama, byłoby nie do uniknięcia, to z kolei przyniosłoby nowe, nieznane tam przedtem problemy. <laughs> Mianowicie, na jakiej zasadzie ustalić dobrych przyszłych małżonków? Z miłości? Wia agencje towarzyskie? Dyskoteki? Kluby wakacyjne, a może z naznaczenia, drogolosowania według list alfabetycznych. Następnie anielscy rodzice, zaabsorbowani wychowaniem bardzo licznej gromadki, bez wątpienia bardzo, bardzo licznej, pucowatych aniołków, nie mieliby czasu na bezustanne naprowadzenie swoich podbiecznych na ścieżkę cnoty. A już co najgorsze, taki system nie pozwalałby na żadne planowanie zaspokojenie potrzeb personelu, gdyż trudny do przewidzenia z roku na rok urodzaj mógł równie dobrze dać duży bum, jak i wielki pluf. Dający te słowa, wyposażony w ziemską logikę, mógłby wątpić, czy wymienione powyżej argumenty są przekonywujące, aby rodzajniki nie próbowały, nawet z powodu rajskiej nudy, puścić się w jakieś pląsy. Ostatecznie, wpadka Adama i Ewy potwierdza, że taka udana próba miała miejsce właśnie w cnotliwym raju. Dla uniknięcia możliwych wątpliwości, przypomnę tutaj, co jest bardzo istotne, iż według ksiąg aniołowie nie byli poczęci, lecz stworzeni przez kreatora, co wyklucza już potrzebę użycia rodzajników do czegokolwiek. Zupełnie odwrotnie, niż to miało miejsce u naszych prapradziadów, Adasia Zewusią. Ci bowiem, będąc poczęci w sposób zezwierzęcony. Mieli w swoich genach spiralki DNA wyraźnie zapisane właśnie w taki sposób twórczych pląsów. A fakt, że zostali tylko wybrani spośród prymatów, a następnie uduchowieni, nie wymazał nic z ich genialnej pamięci. I w tym właśnie tkwił szkopuł, gdyż posiadając to, co posiadali, nieświadomie Choć bardzo prawidłowo, próbowali się tym pobawić w jakąś układankę według zapisów pamięci. Najlepszym dowodem, że tak się sprawa ma cała, są zapisy w księgach kreacji, mówiące otwarcie, że nasi prapra -pra zostali namówieni do skosztowania zakazanego owocu przez węża. Ale proszę pamiętać, że pojęcie genowej spiralki DNA zbudowanej z czterech protein kodujących zostało sformułowane dopiero w 1953 roku i gdyby Kreator nazwał w księgach rzecz po imieniu, co mógłby z wątpienia uczynić, taki zapis byłby absolutnie niezrozumiały nawet dla doktorów od teologii. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia do ksiąg przenośni z wężem, który zresztą jest niczym innym jak długą, długą kiełbasą napchaną proteinami, tak jak nasza denna spiralka. Prawda, że nazwanie jej wężem popsuło na zawsze renomę temu niewinnemu gadowi, ale Kreator nie miał innego wtedy wyjścia. Spieszę się teraz, aby objaśnić następną wątpliwość, odnoszącą się do potrzeby. Posiadania i widocznego, codziennego prezentowania czegoś, co do czynienia niczego nie służyło. Otóż takie postawienie sprawy nie odpowiada zwyczajom naszego codziennego użytku. Bo weźmy, tak, dla przykładu, zjawisko damskiej mody. Każdy wie, że chodzenie pań na dwunastocentymetrowych szpilkach jest prawdziwą torturą i że każda z nich pozbywa się tych szczudeł jak najszybciej w domu czy pod stołem w restauracji. Lecz mimo, że nic je do tego nie zmusza, panie szpilkują się dobrowolnie. Podobnie jak wypychanie czymś tam swojego bombowego popiersia i obnoszenie go następnie z dumą, poza pewnością nabawienia się później choroby, do niczego więcej nie służy, a mimo to. Natomiast fakt obnoszenia po raju swoich obnażonych rodzajników, mimo pozornego braku potrzeby, miał do spełnienia ważną społeczną rolę. I tak. W momencie anielskich spotkań było doskonale widoczne, jak należało grzecznościowo zatytułować wymianę formuły pozdrowień. Podobnie jak w przygotowaniach do słynnych rajskich koncertów. Tutaj, aby nie dopuścić do żadnej fałszywej nuty. Pan kapelmeister mógł jednym rzutem oka sprawdzić, że proporcja dobrze nastrojonych rodzajników była 50 na 50 i że rodzajniki damskie były również widoczne w pierwszych szeregach przed męskimi. Krótko mówiąc, droga mnożenia się aniołów poprzez rodzajniki wiodła donikąd. Pilnie należało znaleźć inny, bardziej pewny sposób rozwiązania problemu kadrowego, gdyż w obliczu ziemskich potrzeb czas naglił niemiłosiernie. Wypada tu jednak usprawiedliwić teologów, którzy w dawnych wiekach, mimo licznych i dociekliwych rozważań scholastycznych, nie potrafili znaleźć jasnej odpowiedzi dla określenia rodzajnika anielskiego. Bowiem gdyby na ten temat sformułowali nawet jakąś ideę, to w świetle tego, co powyżej, i tak by się ona do niczego nie przydała. Dzięki ostatnim odkryciom nauki możemy opisać prawie bezbłędnie, w jaki sposób został rozwiązany krytyczny brak kadr u aniołów stróżów. Metoda oczywiście jest prosta jak koło ufury i należało tylko wcześniej o tym pomyśleć, gdyż operacja powielania oryginału nazywa się po prostu jego klonowaniem. Każdy ogrodnik wie, że wystarczy wyciąć w odpowiedni sposób kawałek pędu czy łodyżgi jakiejś rośliny i posadzić go w dobrej glebie, aby po jakimś czasie otrzymać wyrośniętą copyright pierwszej. Oczywiście procedura jest o wiele bardziej skomplikowana, ale tylko na ziemi, dla klonowania różnych bestii, ale rezultaty są zawsze takie same. Bezbolesne otrzymanie drugiego egzemplarza o identycznym lub prawie wyglądzie. W ten właśnie elegancki i biologicznie nieskażony sposób najwyższa administracja rozwiązała problem powiększenia liczby AS-ów. Korzyściami takiego systemu było, że liczba powielonych AS-ów odpowiadała rzeczywistym potrzebom i że każdy z nich zachowywał jakość pierwowzoru. To znaczy, że był do niego bliźniaczo podobny jak w wyglądzie, tak w wyglądzie, jak i w działaniu. Fakt ten upraszcza szczególnie kierowanie takimi zharmonizowanymi zastępami. Brak zazdrości pomiędzy nowo sformatowanymi AS-ami odnośnie wyglądu, wzrostu, umiejętności, krasoty czy charakteru jest dodatkowo dobrą stroną takiego rozwiązania. Ale czyż w niebiańskim raju mogłoby istnieć coś niedoskonałego? Gloria in excelsis Deo.